Witam wszystkich oto w kolejnym odcinku Notyfikacji do Gothica. I w tym odcinku będziemy chyba zabierać pełzacze w kopalni, jak dobrze pamiętam. Ale mnie pamięć zawodzi. Skarżkę. Dość tej paplaniny. Fuck. Dobra, masz jakieś miksury? Tylko ryż ma. Dobra, wcinaj ryż póki co. I tak, w tym odcinku będziemy kontynuować. I powiem, że mod mi się coraz bardziej podoba. Moim zdaniem trochę tak dubbing kuleje co do niektórych postaci, bo do niektórych jest ok, do niektórych nie. O. Nigdy nie skończy. Ale tak w głębi, a czy tak porządnie się wypowie dopiero. No, to chyba nie tutaj, ale. Dobra, chodź. Może. Ja się potem wypowie w filmiku podsumowującym moda. Zresztą będę musiał zrobić kilka filmików do pozostałych modów, które już nagrałem. A, idź spać. Hej! Hej, ty! Spadaj z mojej ha! Śpij do poranka. Hej, ty! Wy... Spadaj z mojej chaty, albo we... No to sobie wzywa. Ja się tylko wyspałem, ty tam czekaj całą noc. Dobra, idziemy dalej. Skacz, skacz. Fuck. Nie aż tak. Dobra. Korkalom? Dobra. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz... Przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Oby śniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udajesz. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. O, jestem kotłem. Dobra, to
W sumie po co mamy kombinować i przedłużać 4. Dawaj bezimienny. No. Tylko że nie wiem, czy nas przepuści no, tak całkowicie legalnie. Dobra, skacz. Tutaj też będziemy mieli sprawę. Ten swoją drogą miał problem sobie z oczami i chciał, żebyśmy ich wyczyścili. Zapisz. Tak, zapisujemy. No i co? Wchodzimy do starej kopalni. Jestem kopaczem. Chcę wyjść do kopalni. Co ty pleciesz? Ty kopaczem? Nie rozśmieszaj mnie. Badaj stąd. Boże, naprawdę dalej? Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra, no to... No skacz. Boże. Tu. Ile się męczenia z tym. No skacz tam. Ale nie. Aha, dobra. Robimy kolejny zapis. Widzę, że się to nieraz tak buguje dziwnie. I skacz. A dobra, nawet nic by było. Nie wiem, czy to jest akurat specjalne zrobione, czy nie, ale... Wchodzenie. Dobra. Jesteśmy w samej kopali, to może tutaj powykonujemy jakieś misje i tak dalej. Santino, chyba to mogę... Zagomeza! Mogę coś od... Mam tu... Dobra. Strażniku. To jest kolejny strażnik. Szukam gniazda pełzaczy. Porozmawiaj z Gorna Widem, z Gorna Koszem lub z Gorna Barem. Oni wiedzą więcej o pełzaczach niż ja. Do zobaczenia. Niech nadejdzie przebudzenie śniącego. No więc pytanie, co ty tutaj robisz, jak oni wiedzą więcej? A ponoć każdy strażnik tutaj... O, tak bym spadł. Trochę tak nie ogarniam. Dobra, trudno. A tu jest drabina, dobra. Złaś tam. Tak, pochodzimy tutaj, powykonujemy tę misję, wspaniałe. Skoro możemy. Dobra. Schodź. Pomalutku. Oni tylko tutaj kopią. Strażnie cię nigdy na mnie nie wyłapią. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który mógłby mi wkopać w dupę. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywamy mniej rudy niż inni kopacze. Ty więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może trochę rudy? Jakiś 10 bryłek? Dobra, damy ci. Jasne, oto 10 bryłek. Dzięki. Służba głównego szybą, zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. A w drogę jest zadziek, a jest strażniek i starą błocarnią. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój odzarabiający. Tylko uważaj na pełzacze.
Jakbyś tam potrzebował przypadkiem, wiesz, najświeższych informacji, noś się do mnie, to ci pomogę. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? No jasne. A może 10 bryłek? Dobra, damy ci. Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. Bo w kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy na górze, może ci dostarczyć parę wytrychów. Powodzenia. No coś, wiesz gdzie mnie znaleźć. Tak się nam to gówno sprzedało, wiesz? Nie będziemy ponosić nic do pochodni. Za Gomeza! Mogę go wydać. Zresztą go nie lubię to. Za Gomeza! Słuchaj, za każdym razem, kiedy się odwracasz, Alef siedzi bezczynnie i zbija bąki. Czyżby? Wiesz, jakich ludzi nienawidzę jeszcze bardziej od obiboków? Donosicieli! Zejdź mi z oczu! Przepuść mnie! Doniosłeś na mnie? Ty paladzie? Won! A, tam gadasz. A ja najbardziej nienawidzę obiboków. Dobra. Tam coś jest? Nie chcę tam skakać, bo pewnie nie wyjdę. Chodź tutaj. I on dalej nic nie robi, wiesz? Dobra. Tutaj chyba raczej nie znajdziemy już nic. Żadnych informacji. Dobra, właśnie na górę. Dobra, pięknie. Dobra, jedną jaskinię mamy tutaj obczajoną. Więc właśnie na bardziej na dół. Tutaj nie ma nic poza grzybami. Dobra. Jest, chyba słyszałem pełzacze, wiesz? Wiecie? Ale na tym poziomie? Chociaż z drugiej strony to mógł być chrząszcz. Dobra. Dobra. Nie chcę piekielnika, chcę z nim pogadać. Za Gomeza! Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. A to cwaniak. Za Gomeza! Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Co w tej skrzyni jest? No, nie wiem. A to jest fajne, że go tam nie wywalają. To jest za lepsze. No to stoi przy tej skrzyni, nawet mi na boku powiedział, odciągnij go. Chcę się dostać do tej skrzyni, a ten koleś nic. Ja by go nie słyszał. Ha, ha, ha. Dobra, złaś bezimienne. Strasznie nie lubię drabin w tej grze. A tutaj? Za Gomeza! Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Dobra. Pamiętaj, że chyba ktoś nam da klucz do tych skrzyń. Nie, tutaj nie. Z samym już gadaliśmy. Może ty. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd.
Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz. Dobra, dzięki. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dobra, pogadamy. Za Gomeza! Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne, co tylko zechcesz, jeśli masz dość rudy. Ale tak naprawdę masz nic. To jest tylko zwykły strażnik. Dobra. Czyli z te cholerne koło zębatu musimy. Teraz wiedziałem, że będą kłopoty. To nie było rozmowy. Właśnie jesteście tutaj. Nie. Pogadajmy. Sprzedacie się bardzo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Niektórzy. Strażnik świątynny? Zawsze. Zbierz tego grzyba, no. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Naprawdę, tyle mi pomogłeś. Ja myślałem, że będzie jakaś opcja, że ze mną pójdziesz, zabijesz te pełzacze. No chodź. Aha. One coś jakiego robiły? Nawet nie pamiętam. Dobra. Mięso. Jeszcze raz. Naprawdę? To jak mamy te cholerstwa pokonać? Dzięki. To nie był? Co nie strzelacie? Dawaj. W dzisiejszych czasach na nikim. Pogadajmy lepiej o czymś innym. O. Damy radę. Fuck. I nas zabije. Dobra. I co, będzie się znowu męczył z tymi pełzaczami? Nie pamiętam, żeby one miały takie ataki. Pierwszy zdech. Nie zabijaj mi go! Idioto! To jest mój exp. Mój exp! Cholero mała. Dobra. Mamy i tak zbierać. Nie kup mi te rudy, no. To jest chyba najbardziej wkurzające w tej grze. Tak jak stamtąd chciałem pogadać, to piekielnik. Musiałem ponieść piekielnika, żeby mógł z nim rozmawiać. Dobra. Czym więcej, tym lepiej. Serio, nie pamiętam, żeby pełzacze robiły coś takiego. Przynajmniej jednego zabiliśmy.
Jest tutaj coś. Poza piekielnikiem. To chyba już nic. Może jaki idiota. A tyle doświadczenia jeszcze potrzebujemy, a ten nam zabija. Menda jedno. Tu nic nie ma. Dobra. Lecimy dalej po prostu. Niżej. Kopacz. Skacz, skacz, skacz. Gdzie jest strażnik? Co tam jest? A, to tutaj będzie to koło zębate. Dobra. To złazimy. Aha, i tutaj jest to zbugowane, to będzie problem wejść. Jak ja dam sobie radę z czema? Zwłaszcza, że przy tej drabinie stoją. No nie ogarniam, nie ogarniam. Co muszę zrobić? Innego wyjścia nie ma. Pozbieraj cholerne grzyby. Spożyjesz kilka i postaramy się wejść. Jak się nam nie uda, chyba będziemy kończyć odcinek. Nie będziemy ich używać. Gdzie są te grzyby? Dobra. To jest myśl. Dawaj. Uciekaj od nich. Fuck. No i już nie żyje, no. No dobra, jak to muszę wykombinować? Jeszcze raz spróbujemy i będziemy kończyć chyba. Aha, to nawet mi nie pozwolił zejść. To będzie strasznie problematyczne. A, dobra. Skacz, uciekaj. I co, nie chcą podejść, nie? No, nie podejdą. Co bądź, nie chcę was zamęczać długotrwałą walką bezsensowną. Więc po prostu zrobię zapis i w tym momencie skończę odcinek. Więc zapraszam was do kolejnego odcinka i te pełzacze przynajmniej już powinny nie żyć. Serdecznie zapraszam.